Uzyskaliśmy środki na remont miasteczka ruchu turowego. To miasteczko ruchu turowego, które powstało w latach 80. było bardzo zaniedbane. Zależy na tym, aby młodzi ludzie i dzieci, które trenują na kartę rowerową i potem zdają egzaminy, zdawały to w godnych, dobrych warunkach, a przy okazji, żeby była taka dobrze oznakowana miasteczko ruchu drogowego. Za te środki, które pozyskaliśmy, za 1 400 000 zł, odnowiliśmy to miasteczko. Powstała nowe nawierzchnie, powstały nowe utwardzenia, takie imitujące chodniki. Mamy nowe oznakowanie drogowe, była przecinka drzew, ale też nowe ogrodzenie. Myślę, że dzięki temu to miasteczko uzyskało nowy kształt, ale też nową funkcjonalność. Mamy też tutaj stację do naprawy rowerów. Te osoby, które będą potrzebowały, zawsze będą mogły z niej skorzystać. Co jeszcze? Na hulajnodze elektrycznej jeździcie? Nie. Ktoś będzie zdawał na hulajnodze elektrycznej? Nie będzie nikt zdawał, tak? Oczywiście karta rowerowa umożliwia kierowanie rowerem, oczywiście tak samo hulajnogą elektryczną, no i z tymi dyskorolkami, tak? Czyli urządzeniami transportu osobistego. 400 tysięcy złotych to kosztowało, tak? Bo tu została wymieniona całkowicie nawierzchnia, nowe chodniki zostały zrobione, mała architektura, czyli ławki, ale też mamy tutaj, nie wiem czy wiecie, jest stacja do naprawy roweru. Jeśli komuś zepsuł rower, zawsze może z takiej stacji sobie skorzystać. Nie trzeba wodzić ze sobą kluczy. Także myślę, że inwestycja będzie bardzo udana i zachęcam, nawet jak zdacie już na kartę rowerową, to tutaj zachęcam, żebyście tutaj rekreacyjnie jeździli po tym terenie, bo to jest po to ten teren stworzony. Tutaj żadnego samochodu nie zobaczycie na tym. Także spokojnie możecie jeździć i trenować. Rozszlifować sobie jeszcze umiejętności. Do. Tak, dzisiaj rozpoczynamy egzamin na kartę rowerową. Ten egzamin składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap jest to etap teoretyczny, który rozpoczął się w szkole. Był to test, który ukończyli wszyscy pozytywnie. I kończący pozytywnie ten test przystępują do egzaminu praktycznego. Praktycznego na miasteczku ruchu drogowego w Radomsku, który przeprowadzają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Egzamin ten polega na tym, że wszyscy uczestnicy przejeżdżają, mają do pokonania tor przygotowany przez policjantów. Nadzorują go właśnie policjanci, wskazują miejsca, w którym mają dokonać różnego rodzaju manewrów, czy to skrętu, czy jakichkolwiek innych jeszcze manewrów. Jeżeli taki test zakończą oceną pozytywną, otrzymują w najbliższych dniach kartę rowerową i kartą rowerową tak naprawdę już mogą w wakacje użytkować na polskich, na radomszańskich drogach, bo przypomnę, że kartę rowerową używają osoby, mogą używać osoby, które ukończyły 10 rok życia i do 18 roku życia taką kartę rowerową mogą na radomszańskich drogach się poruszać. A powiedzmy, dlaczego to jest ważne nie tyle, żeby zgodnie z prawem ci młodzi jeździli po drogach, ale też, żeby znali te przepisy, żeby wiedzieli, jak się poruszać. Tak, przede wszystkim trzeba przypomnieć o tym, że rowerzysta jest jak pieszy, czyli niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Przepisy ruchu drogowego są właśnie tym młodym ludziom przekazywane na tych egzaminach teoretycznych w szkołach, ale teraz również nasi funkcjonariusze uczestniczą w różnych rodzajów prelekcjach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego przed tym egzaminem praktycznym policjanci najpierw wytłumaczą wszystkim uczestnikom te przepisy ruchu drogowego, a także wytłumaczą, jak ten tor trzeba pokonać, aby zdać pozytywnie ten egzamin. Jakie są te najważniejsze zasady dla dzieci, żeby mogły się bezpiecznie poruszać po drogach? Przede wszystkim koncentracja. Koncentracja, ten rower, który użytkują, musi być wyposażony w pełni. Również nie zapominajmy o kasku. Mimo że kask nie jest obowiązkowym elementem użytkowania roweru, jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny, dlatego my apelujemy do wszystkich kierowców tych jednośladów, aby taki kask zakładał. Nikogo już nie ma, tak? Nie ma na śladu. Dobrze? No dobrze, no ale ludzie to jesteście wy.
4? Tak samo na tamtym przejściu, na tym przejściu też musimy upewnić. Nie potrzebujemy. Będzie podzielone. Patrzycie, jedziemy. Jedziemy. Będziemy skręcać na skrzyżowaniu w lewo. Co musicie zrobić? Zwróćcie uwagę, co macie. Ile macie papierów? Dwa. No nie. W tym samym kierunku ile macie? Dwa. Dwa pasy ruchu w tym samym kierunku. Kiedy zmienicie pas ruchu? Ja wam mówię, że będziecie skręcać w lewo na następnym kierunku. Oglądacie się przez lewe ramię, czym czasem na tym pasie ruchu nie ma innego pojazdu. Jeżeli nie ma, ręka lewa, to jest, zmieniacie pas ruchu, jedziecie, dojeżdżacie do skrzyżowania. Tylko wiadomo, no, macie po drodze kolejne przejście, musicie też uważać na to.